Co jest? Mam, ale będę załączał co chwilę sobie. Ona bez internetu chodzi, nie? Chodzi bez internetu. No to zajebiście. Bo tam więcej funkcji jest, ale z internetem, ale bez internetu też działa, nie? No to dobrze, dobra, toś. Ty, pamiętaj, nie? 4,5 się zatrzymuj, kontroluj czas. No pieprzone GoPro. Jakiś problem jest, cholera, z mikrofonem. Raz działa mi, raz nie działa. Teraz sprawdziłem, zanim włączyłem ten film. Działa. Także nie wiem. Pewne rzeczy pewno będę musiał powtórzyć. To, co chciałem wam przekazać na tamtym filmie, ale to może zrobimy sobie troszkę później. Ściągnąłem sobie aplikację SamCam na radary. Bo tutaj niestety, kurde, na tej Francji pierdolonej, no co chwilę coś się, kurde, może pierdolnąć. Jest, kurde, syn. Widzę cię. Dobrze mówię. Musimy uważać na kamery. Tu jest gdzieś kamerka. Jest po prawej stronie. Zajebiście, bo ona działa. Ona, słuchajcie, działa bez bez numów. Bez, nie musisz mieć internetu włączonego, nie? O tyle dobre. Mówię, bo czasami, kurwa, widzisz, pojedziesz wieczorem, to jak sam będę wracał, a wiem, że coś tam w Francji, jakiś ładunek mogę mieć. Jak mam je pierdolnąć, to ja tu pierdzielę, nie? Trzeba oszukać trochę system. Jedną kartę już zapełniłem, teraz ta, 64 giga, mam jeszcze 256 kartę, którą pewno użyję później. To jest o tyle przerobane, że zobaczcie, no droga dwupasmowa, można by było te 90 ciągnąć tutaj, tak, 90 jest dozwolone. Ale nie dla 3,5 tony. 3,5 tony może tutaj jechać maksymalnie 80. Dlatego, jak widzicie, mam ściągniętą tą aplikację i fajnie, zajebiście to działa. Bo jak tylko widzi, że jest fotoradar, telefon się zapala i pokazuje mi dokładnie, w którym jest miejsce. Jak będzie gdzieś fotoradar, to spróbuję wam to pokazać. Naprawdę zajebista, pomocna rzecz, dlatego czasami, sorka, jeśli będziemy jeździć po Francji tutaj, że będę częściej nagrywał GoPro, a nie telefonu, bo telefon, jak widzicie, no, używam tutaj, żeby swoją dupę ochronić, tak? Tu już mi pokazuje, że będzie radar za 1,6 km. Widzicie, patrzcie, jest 70. Musimy 8 dych, czym bliżej. Będzie nam ostrzegał, że radar się zbliża. Trzeba trochę go schamować. Gdzie jest? Menda. Zaraz gdzieś powinien być. Po jednej albo po drugiej stronie. Tu jest, ale gdzie, kuźwa? Może do góry na tym pałąku był. Dobrze mówię, że zajebista sprawa. SamCam, polecam aplikację, ściągnijcie sobie, w szczególności jazda po Francji, przydaje się. Normalnie tak, widzicie, telefon jest teraz inne kolory ma, już kolejny radar mi pokazuje za 3,5 km. W prawym dolnym rogu się wyświetla, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Spróbujemy zaraz knoja wyczaić. Obrzeża Lyonu, kuźwa. Tak się przejeżdża przez te miasto.
jeszcze uważać na ruch. Także dobrze, że jedziemy wieczorem, a nie w dzień, bo w dzień to była, podejrzewam, katorga tutaj. W Francji chyba najlepiej robić wieczorem nocną jazdę. Jeszcze 2,5 km do radaru. W prawym górnym rogu widać, ile ja jadę. Kurde, podjazdy, zjazdy. Już się zaczyna. Miasteczka Żabsonów. Miłośnicy win, serów z Podlaski i kuźwa żabich kopytek. Będziemy się napieprzać, kurde, po tych wioskach tu. Kurde, muszę nową przesawkę do telefonu kupić, bo ta normalnie gówno od ten, nie chce się dobrze przyssać, nie wiem, ta guma taka twarda tam jest, gnojstwo jedne. Mam nadzieję, że kurde mikrofon teraz działa, bo jak nie, to mnie szlak jasny trafi. Tutaj na Francji musicie uważać, jeśli przejeżdżacie przez miasteczka małe, że bojady lubią się podstawiać, ale mimo wszystko, jak możecie zauważyć, czy zobaczycie dopiero, przejeżdżając przez Francję, przez miasteczka, zasada ruchu drogowego, reguła prawej strony. Wiadomo, jak nie ma znaków z prawej strony, musimy przepuścić wyjeżdżających. Mimo że możesz myśleć, że jesteś na głównej i to ty masz pierwszeństwo, ale wcale tak nie jest. Także tutaj zwróćcie na to uwagę, jak będziecie jeździć, bo można się nieźle naciąć. Szczerze mówiąc, sam bym się naciął kilka razy. To jak pierwszy raz jechałem do Francji, tak się zdziwiłem, bo mówię, kurczę, jestem przecież na głównej drodze, a goście z prawej strony, chcąc włączyć się do góry, do ruchu, mi tutaj z klaksona ciśnie. Mówię, co jest, kurczę. I potem tak patrzę, mówię, kuźwa, ty. Dobra, no znaku nie było, że jestem na głównej. Gościu, wyjeżdżając z prawej strony, też nie miał żadnych znaków, ani stop, ani ustąp. Mówię, aha, no już wszystko wiem, także mówię, zwróćcie sobie na to uwagę. Po co się wpieprzyć gdzieś tam i spowodować wypadek. Co to, kurde, spory zjazd. Spory zjazd, to pewnie zaraz będziemy do jakiejś wioski, kurde, wbijać. ...6% zjazdu. Kurde, co chwilę mi się uszy zatykają. Oczywiście stówka zapięta, prędkość maksymalna 80. Tyle można jechać. Kiste. Aż wyjedzie ci, kurde, ślamazara. Spierdalaj sobie tam, kurwa, mańbo. Obładowany Rumun jakiś na bank. Kurczę,
śniegu tutaj napadało nich. Temperatura minus 2. Nie jest to prawda już tak zimno. Drogi suche. Zastrzegam. Widzę cię gnoje jeden tutaj. Co cię zajrzamy tutaj? O kurwa. Po tej Francji nie chcę uciekać, wam powiem. Jeszcze 1100. Wina lądówek, nie? Pewno zaraz zadacie mi pytanie w komentarzu, dlaczego jeździmy lądówkami. Otóż już wam odpowiadam, dlaczego tak jest. Ponieważ jeśli klient, który wystawia dany tam produkt na transie, chce, żeby był szybko przewieziony, tak zwany fix, tak to się nazywa, czyli na szybciutko towar musi trafić tam, powiedzmy, nie wiem, 1500 km na drugi dzień. I teraz, jeśli klient opłaci nam autostrady, to my jedziemy autostradami. Ale jeśli klient nie opłaca autostrad, nie chce dołożyć hajsu do autostrad, to jeździmy lądówkami. Przecież my nie będziemy dokładać do kogoś interesu, tak? Dlatego tak to wygląda. Zobaczcie, kurczę, spójrzcie na witryny w oknach. Ja już kiedyś na to zwracałem uwagę. Wszystkie żaluzje są zasunięte. Nawet jakieś te stare drewniane, które mają, ale to ładnie. Ale tu śniegu napizgało. Francuskie miasteczka mają coś w sobie, kurde. Mają taki urok. Zobacz, nawet tutaj stara chata po prawej stronie, a mimo wszystko żaluzje pozasłaniane. Nie wiem, dlaczego tak jest. Czy to jest jakaś taka tradycja? Nie wiem, czy może za czasów, nie wiem, pierwszej wojny światowej się coś tak pozmieniało, czy za drugiej. Nie wiem. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu, bo aż naprawdę jestem ciekaw, dlaczego tak to tutaj wygląda, że te żaluzje pozasłaniane. Szczerze mówiąc, pojeździć sobie lądówkami po Francji nawet nie jest aż tak tragicznie. Na pewno więcej można zobaczyć w dzień, oczywiście nie wieczorem. Więcej zobaczyć, czy tam kurczę pozwiedzać, czy chociażby dla was coś nagrać, niż śmigając po takiej autostradzie, tak? W autostradzie nie ma nic, a tutaj przynajmniej coś się dzieje. Człowiek się nie nudzi. W sumie nagram wam miasteczko. Widzę, że przez takie długie miasteczko będziemy przejeżdżać. Lavgon? Czy jakoś tak? Czy może coś ciekawego tu będzie? O, no, jak na przykład mościk. Kurde, znowu mi się uszy zapchały. Szlak trafił. Właśnie, stacje benzynowe. Jak będziecie przejeżdżać przez Francję, radzę wam zatankować w dzień samochód do pełna, nawet w karnistry, w plecaki, gdzie się da, bo może tak się zdarzyć, że mówię, jak będziecie jeździć nawet lądówkami, że nie dorwiecie żadnej otwartej stacji, a na niektórych stacjach
niektóre karty paliwowe nie przechodzą, więc możecie mieć problem. Gdzieś tam czytałem, że ktoś próbował zatankować za 50 euro, jakiś busiarz, za 50 euro auto, no i pobrało mu 150 euro, stówkę na górkę. Ponoć ta stówa wraca tam po jakimś czasie. Nie wiem, dlaczego tak to robią. Ktoś z Was słyszał coś takiego, to dajcie znać, dlaczego tak to jest. Tutaj stacja nieczynna na przykład. Mówię, tutaj stacje po 22 są niektóre nieczynne, także naprawdę jak będziecie śmigać, to tankujcie sobie do pełna maszyny. Patrzcie, jakoś zamknij dupę. COVID, kurwa, nie ma COVID-a tu. Normalnie, kurczę, widziałem, że ludzie w dzień w maskach chodzą na świeżym powietrzu. Właśnie to miasteczko ciągnie, kurwa. Jeszcze kawałek. Może jakieś, kurde, rady tu ściągnie. Stare, kurde, stare blokowiska czy kamienice ze starymi drewnianymi okiennicami, to wszystkie te okiennice pozamykane są. Czemu tak to jest? Co oni tu się boją? To wszędzie kuźwa tej. No praktycznie w każdym mieszkaniu. We Francji przypominają mi wioski na Hiszpanii. Tam też jest bajecznie. Zresztą będziecie mieli okazję zobaczyć to. Przelecimy takimi serpentynami. Ostre zakręty. I skały po prawej stronie. Ich tak teraz za bardzo nie widać. Dużo zwierzyny jest tutaj na drodze. Trzeba być bardzo, kurczę, czujnym. Ale tak, oprócz tego w miarę przyjemnie się jedzie. Bardzo przyjemnie dzisiaj. Fajna, akurat nie jest jakaś wyboista czy coś, żadnych dziur na drodze, także jest spoko. Ciężarówką tu co jedzie za mną. Ten tu ma co robić, kuźwa, na tych drogach tu. Tak nocą się o wiele lepiej jeździ po tej Francji niż w dzień byśmy mieli jechać. Dzień to teraz kuźwa dużo ruchu na drodze. A tak nocą sobie, kurde, śmigniesz na spokojnie.
Darek, słuchaj, bo za mną zapierdala ciężarówka, mi już się tak na dupie trzyma. Jak będziesz widział coś, wejść, zjedź go, kurwa, puścimy, niech jedzie, kurwa, osio, bo idiota jakiś. No bo mówię, zapierdala jak debil, kurwa, wiesz, że mi się wpierdoli na pakę, kurwa, wiesz o co chodzi. No ja wiem, że to jest normalne, nie? Ale mówię, jak gdzieś tam ten, to zjeść, niech kurwa jedzie w chuj, nie? Dobra, to na parkingu się zatrzymamy. Aha, okej. No, dobra. Dobra, jak coś znajdziesz, to tam cupnie. O, tutaj zjeść, niech kurwa jedzie. Spierdala, kurwa. Dobra. No mówię, zapierdala jak debil, nie? Zapierdala, kurwa, jeszcze trochę ci się chyba rozpierdoli ten kurnik. Kurwa, cymbał. Się z Szapsonem, a wjeżdżamy do Hiszpanii. W sklepy tanie fajki i takie inne sprawy. Tak, musimy dotankować samochody AdBlue. W sumie mam tutaj, kurde, więcej niż 3/4 zbiornika. Ale jak będziemy tankować, to już tankujemy wszystko do pełna. Że się potem, kurde, nie pieprzy z tym AdBlue. Tutaj chyba tego AdBlue powinno styknąć na 10 tysięcy kilometrów. Cały zbiornik, ale nie jestem pewien. Musiał podpytać jeszcze kolegi. A jednak zmiana planu. Tankujemy się tutaj. Ja już tu kiedyś byłem. Też busem kiedyś przylatywałem przez tą wioskę. Znaczy wioskę. Miasto. Ale tak. Nie będziemy tu tankować, bo tutaj wszystko będzie zawalone prawdopodobnie. Odjedziemy sobie 100 km dalej. Ja pamiętam to miejsce, kurczę. Tu mnie prowadził ten sam spedytor, który mnie teraz prowadzi. Lubi jeździć w te rejony, to znaczy lubi prowadzić auto w te rejony właśnie Hiszpanii, Portugalii. Ja tu kiedyś żarcie kupowałem po prawej stronie. Spoko, tu jest Hiszpania, spoko. Także co, polatamy teraz po Hiszpanii. Oj, zobacz, jakie piękne niebo jest. Coś niesamowitego, co? Czekajcie, mam na numerę. O.
ślicznie, po prostu jest mega. Coś niesamowitego. Pięknie, pięknie. Radarów w Hiszpanii nie da się nie zobaczyć. Czekaj, jak to miałem powiedzieć? Przeoczyć, o. Są tak perfidnie wystawione na drogę. Ale to nie było jaki czadzio. No kamera tego tak nie oddaje. Naprawdę, ale jest coś niesamowitego. Hiszpania, Hiszpania. Koza dotankowana, AdBlue wlany. 1,43,9. Tanio. Idę po darmową kawę. Zalane 50 litrów czy 55, jakoś tak. Kawa gratis. To jest woda. Tam gdzieś dalej można się dopompować jeszcze. O. Takie typowe Espaniola. A kawę dostałeś? Kawę dostałeś? To parkuj się, bo darmowa kawa jest. Może jeszcze parów i parówka. Zatankowanie to nieraz dawają wodę. Tak? Wodę mineralną. A nie proponowała ci coś innego w zamian w kibelku? No jest, jest. Możesz iść. Dla ciebie pewno za free, bo ty to stały jesteś klient, nie? Co tak stanąłeś daleko ode mnie? Wstydzisz się mnie? Nie, tu mam jakąś dzika na tym punkcie, bo zawsze tutaj staję, wiesz? Tu mam kosz. A jak w nocy było, kiedy? Żebym miał widno, to się obróciłem jeszcze. Gdzieś fajki? No. Idziemy, o, tędy. Idziemy tam latać. Kurwa, zajebiste ten niebo było, widziałeś? Takie czerwone z tym. W ogóle tutaj to jest, kurde. O, jakbym tu ostatnich dni kartony ładowałem w tej Hiszpanii, to ten. To Hiszpanka chciała mnie ożenić. No. No. Mi, to dlatego tak chętnie tu jeździsz. Pytałem się, czy jestem wolny, bo co, ale córkę miałem w takim przedziale, ja bym powiedział, może 30-35 lat, może ten, nie? Pomagała mi kartony ładować. Na tak to było, palm nie ma, ale i tak jest zajebiście. No, ktoś musiał pierdolić, nie? Tutaj, ten auto. Ta pani mówiła, żeby nie stawać w nocy, no. Tylko mówi przy dystrybutora, bo to jest do 22 czynne, nie? Aha. Bo mówi kradną. Pierdzielisz? No. W dzień to się nie ogłoszą, bo tu wiesz, tak, nie? Ale w nocy mogą cię opierdolić. Dlatego ja tu w nocy to nie staję. No ale teraz w ciągu dnia to spoko, nie? No, w ciągu dnia to tam lepiej tak. Kradną. Znaczy, gdzie kradną? Przecież gdzie? Gdzie to, co tu ukradli? Nic nie ukradli. Pożyczyli. Ja pierdolę tej. Zajebali pewnie furmankę komuś i coś ściągli to, co im było potrzebne. Można? Kurwa. Ja pierdolę, nie wierzę. O, jebali furę. Andrzej, gdzie żeś tu stanął? Kurwa. Opierdolęły. Ale im się chciało, kurwa. Patrz, jeszcze kola jest w środku, może wódka będzie, kurwa. Musiał mieć zajebiste laluski. Zrobię ci fotkę? Co, na tym tle? No. Dawaj, wyślę. Kurwa, kupiłem sobie tabloty. Kupiłem sobie brykę, tak. Ale dopiero teraz się kopnąłeś, bo ja nie wiedziałem, że to jest od nas. Ja skapnąłem się po tej kurwa na naklejce Karol, wiesz? WE. On ma taką. To nasz, nie? Od nas firmy. nasza firma. Ej. Chodźmy, zajebiemy koła.
Ja że tutaj opierdoliło cię w nocy. Ale co, ktoś by tutaj stanął, kurwa? Ja to mówię, że zajebali na parkingu, z parkingu. Widzę światełko w tunelu. Jeps. Patrzcie, co się dzieje. Słoneczko napizdzia. Naprawdę jest ciepło. Jeszcze przez tą szybę to mi tak daje. Dobrze, przynajmniej zimny łokieć się opali, człowieku, bo już taki blady. Kuźma, w chacie solary ma oblody, człowieku, jak świnia. Plan jest taki, żeby się rozładować, ale nie dzisiaj. To, co mam tutaj z kolegą, rozładujemy się jutro rano o 9. Szkoda, że nie dzisiaj, bo jeszcze chciałem dzisiaj doczłapać się do Alicante. Ale kurde, z drugiej strony ta jazda nocna też trochę wykańcza, także nie ma co cisnąć na debila. Zładujemy jutro rano i ja jutro będę leciał do Alicante. To jest też prywatny adresik, tam wiozę taką jedną rzecz. Rozładuję. No i kurde, fajrant. Także mam nadzieję, że już o godzinie 16, 17 będę miał wolne. Natomiast co teraz? Słuchajcie, no kurde, problemy w tym Madrycie, tutaj na Hiszpanii, szczególnie w tych rejonach, tutaj Saragossa, Kuźwa i na tam strzały, jak lecicie w stronę Madrytu, z miejscem, żeby stanąć gdzieś na nockę, bo no Kuźwa wszędzie opierdalają, widzieliście, co się stało z tym Mondeo, nie? I faktem jest, że opieprzają tutaj. I teraz no za bardzo nie chcemy dojechać do, na miejsca rozładunku, bo też no nie znasz terenu, no. Jedyne rozsądne rozwiązanie jest w tej chwili zatrzymać się na stacji paliwowej, chyba to jest stacja. Nazywa się Guadalajara. O. dlaczego? Ponieważ teren jest tam, może tak powiem, jest zamknięty, ogrodzony. Można zatrzymać się za darmo. No i tak chcemy zrobić, a jutro po prostu sobie się doczłapiemy tam te 80 km. Staniemy o 7 rano, cała godzinka i będziemy na miejscu rozładunku. Także taki jest plan. Kuźwa, ale napizdzia te słońce, ty. Aż mi się czasy przypomniały, jak na Malagę jeździłem. Tam było zajebiście też. Ale wszystko przede mną. I przed wami też, jak ktoś tutaj ciekawi was ta trasa, czy ten wyjazd, to będzie co oglądać. Cię pierdziele. O, tu będzie kuźwa skrobanka do góry, chłopie. Hej, pan do cholery. Co robić, kuźwa? Bo ja bym tak jeździł, kurde, cały czas po tej Hiszpanii, to tam Renatę bym skończył, kurde, w pół roku coś czuję. Tłoki wyplute. Coś mi się z nawigacją stało. Utracono sygnał GPS. I już tak od 20 minut. Czuję, że będzie trzeba na Google'ach jeździć. Cholera jasna, nie uśmiecha mi się to. Ale co już, jakoś sobie trzeba radzić. Piękne widoki, co? Kuźwa, zajebiście. Problemów, ciąg dalszy. Prawda, małe te problemy, nie za wielkie. Z autem jest wszystko ok. Tylko nawigacja mi pierdolnęła. Zawiesiła się mynda, nic nie można zrobić. Nie wiadomo czego, może ze starości. Próbowałem ją zresetować. Nie da rady.
No i cóż, będę musiał, kurde, kupić nawigację, no. Akurat teraz po drodze, za jakieś 100 km będziemy mijali takie miasteczko, znalazłem tam Media Mart. Wejdę i kupię jakąś tam, powiedzmy, kurde, do 100 euro. Żeby ci pała. Chyba nie mogę iść bez nawigacji, kurde, kolejne 2 tygodnie tylko na Google'ach, to tam się nie da rady, tak, nie? Można się wspomóc Google'ami, ale nie żebym cały czas jeździł na Google'ach, bo kurde, internet mi wyczepie do końca, nie? Ale cóż, i tak liczyłem się z tym, że muszę kupić nawigację, tylko akurat nie liczyłem, nie myślałem, że akurat teraz będę musiał ją kupić, nie? No ale spoko. Próbuję łyknąć tego gościa i nie mogę, bo kurde, lecę równą stówę. Mi nie pozwala, żebym szybciej jechał. Gość znowu, kurwa, aby mógł zwolnić, albo cholera wie co. Albo przyspieszyć trochę. Spróbuję go machnąć. Uda się, czy się nie uda? Uda się. Środak. No, oprócz tego wszystko gra. Dzięki nawigacji będziecie mieli okazję zwiedzić miasteczko Lajda. Lajda? Jakoś tak. Jest Media Markt po lewej stronie, widzę jakąś. W międzyczasie. Trzeba się nawinąć na rondzie. A tu jest jeden. To ile jest tych? To chyba jest kilka tych Media Markt. Chyba nie ten zaznaczyłem. W środku jakiś. Ta. Trzeba na rondzie zawinąć w lewo. Kurwa. Tak mi te słońce po rzęsach, człowieku, że ja nic nie widzę, nawet w okularach. Strasznie ostre jest. Was nie radzi? Po ślepiach? Kuźwa, to tak nikomu nie przypierdol na tym rondzie. Tu normalnie, kuźwa, jeżdżą jak we Francji. Tutaj samochody powinny być sprzedawane bez kierunkowskazów. Tutaj cyk. W samochodzie w maskach siedzą, no nie wytrzymaj tej. Jak to jest, kuźwa? Wyobraź sobie ze swoją kobietą siedzieć w samochodzie i w masce, a w nocy normalnie tam się tulicie między sobą, wszystko jest okej, nie? Ale w samochodzie maska musi być. Ja
przypierdol to normalnie. Trzeba uważać jak smok. Masakra w tym sklepie. Bydła, co nie miara. Jedna, jedyna nawigacja, która była. TomTom Go Classic. Szóstka. Dożywotnia aktualizacja map. 49 krajów, cała Unia. Mam nadzieję, że po zipie, kuźwa, bo normalnie hopie masakra, nie? Bez nawie jest, kurwa, gnój. Ale będzie dobrze. Jedź, głupia pizdo, kurwa się patrzysz do chuja. Dobra, przejechałem. Chyba dawno bolca nie widziała, kurwa. Mynda jedna. Ty czekaj tym BMW teraz. Na co? Dobra, jesteśmy w domu, kurwa. Dobra, możesz startować, majster. Jadę. No, ja pojadę za tobą. Masakra. Dobra, jedziemy gdzieś na stację. Zrobić sobie małą przerwę. I potem będziemy cisnąć. Ja przynajmniej nawigację sobie nastawię. Sprawdzimy, co ona jest wartna. Dobra, jest. Bitcoiny. Kryptowaluty mi pokryją ten zakup. Tylko żeby teraz stąd wyjechać. Myślcie sobie, wiesz, tutaj spoko, taki mały ruch. W Maladze, 3 lata temu, w centrum miasta, moi drodzy, godzina 21. Rozładunek miałem tam. Ze spierdolonym busem, bo kurde, łożysko w kole się rozsypało. To była, to uwierzcie mi, to była jazda, nie? No ale później tak się stało, że to rozsypane łożysko dało mi 3 dni wolnego w Maladze. Akurat to był weekend, bo to był piątek wieczorem, jak tam wjechałem. Rozładunek. I miałem wolne już. Aż do wtorku rana. Oczywiście tam szukaliśmy tylko mechanika, żeby to ogarnął. No i się udało. Był taki serwis Renault. Tam chcieli 450 euro za wymianę łożyska. Znaczy generalnie próbowali mi wcisnąć, że to jest kopyto. Wiecie, tam gdzie są klocki hamulcowe wchodzą, tak? Całe kopyto się rozsypało. Ja mówię, że kurwa, gości bzdury pierdolisz. Mówię, to nie jest żadne kopyto. Mówię, tylko łożysko, kurwa, na kole. I się kłócił ze mną. Ja mówię, no nie wierzę, nie. W końcu znalazłem takiego gościa. Za Malagą, na takiej wiosce. Dwóch mechaników. Filmy były, nie wiem, czy ktoś z was pamięta tą akcję. Znalazłem mechaników, którzy mi ogarnęli, ale to było tak. Jak z nimi rozmawiałem, stwierdzili, że a tam nie dłużej niż tam 2-3 godzinki będzie gotowe. Mówię, no spoko, super. I chyba 140 euro mnie to kosztowało. Znaczy nie mnie, szefa mojego. No i tak, zajeżdżam tam, kurde, we wtorek rano. Na 8 rano miałem być chyba. Zajechałem na 8 rano. Wiecie, o której wyjechałem od mechanika? Wyjechałem od mechanika o godzinie 21. Oczywiście
leżak jest, nie? Siesta. A mnie kurwica brała, bo człowiek już chciał jechać w pizdu. Tak to jest z mechanikami tutaj, nie? Także istny, słuchajcie, dramat. A trzeba było może pomyśleć i wpisać, kurczę, na Facebooku, znaleźć grupę na fejsie. Polacy w Maladze. Tak, jest na przykład Polacy w Aberdeen. I tam pierdolnąć coś takiego, że potrzebuje pomocy. Ciekawe, czy ktoś by się odezwał. W ogóle ciekawe, czy jest taka grupa. Wydaje mi się, że na każdym, w każdym mieście, czy tam na Facebooku, z każdego miasta jest też jakaś tam grupa i nasi rodacy są, którzy by pomogli w tej sytuacji. No ale mówię, no. Takie akcje czasami się, słuchajcie, zdarzają i trudno. Także tu nawigacja, kurwa, panie, to nie, taki problem to tam nie jest. Problem. Tylko mieć pieniążki na koncie, żeby mieć za co zapłacić i tyle, no. Słuchajcie, no od biedy dobra, no mógłbym na tym Google, kurde, śmigać, nie? Tylko mówię, a tu internet, a też internet używam do innych rzeczy. Sorry, to się kurwa. A z Google'a jednak to nie jest to samo, nie? Szczególnie jak jedziesz tam dużym autem, co innego tam, wiesz, osobówką, to w Google sobie nastawisz i lecisz. A tutaj jednak, kurde, no przydaje się tam nawigacja, w szczególności tutaj na Europie, a tak się jeździ, to tam, no nie ma bata, no, bez nawi nie przejdziesz. Bez nawi, a nie ruszy. Aha, jeszcze muszę sobie, włączyć tutaj skana kamer. Sypie tutaj, a tu była 50, kurde. Ale widzę, że tutaj Dawidek też napieprza. Darek. Darek napierdziela, to spoko, można za nim jechać. Kurde, mamy jeszcze 500 km. Znaczy generalnie do 400, żeby się zatrzymać. Ale piękne niebo. Może to już zrobimy, tylko zatrzymamy się na stacji, żeby... Ja sobie ogarnę nawigację, Darek coś zje, ja sobie kawę zrobię. Głodny za bardzo nie jestem, także spoko. Może jakiś film dzisiaj złożę, kurde. Sorry, że nie wstawiam nic na razie na YouTube. No bo mam, generalnie mówiąc, teraz mam 12 giga internetu na Unię Europejską, a no chcę to wykorzystać w razie czego, wiesz, no, żeby wspomóc się gdzieś tam może w Google Map, czy wiesz, coś tam sprawdzić, bo czasami nawet i nawigacje, kurde, niektórych adresów nie widzą. W Google gdzieś tam może sprawdzić, bądź wiesz, do innych rzeczy, do przesyłania. Słuchajcie, bo jest tak, jak ja się rozładuję, podpiszą mi CMR-kę, ja muszę wysłać tą CMR-kę, zdjęcie do spedytora, że ładunek jest rozładowany, no i też na to potrzebuje internet, tak? Także tutaj mówię, nie chcę za bardzo go używać. Espanol. No to co, kupiłem sobie pamiątkę ze Espanola. To jest kurwa droga. A mogłem sobie za to kupić kuźwa jakieś, co tam, jakiś alkohol, magnesik na lodówkę, albo coś innego. Nie, dobra, do domu coś tam trzeba kupić, tak czy tak. Kobita chciała perfum z Francji. Jest taki, kurde, Jean-Paul Gaultier, tak? Jean-Paul Gaultier? Classic. Zajebisty perfum. W Polsce jest kuźwa drogi. 1000 zł on kosztuje. Mało tego, jest nie do dostania. A jak jest to... Znaczy, nie ma tego dużego, nie kupisz. Setki. A 50 to się mija z tym, żeby go kupować. To lepiej kupić setkę, a tutaj mogę kupić go taniej. Także zobaczymy, jak będę miał czas, to gdzieś tam może się zatrzymam i spróbuję ogarnąć temat. Dobra, lecimy na tą stację.